Daniel Wrocławek, witam serdecznie na 15. gali Serca dla Zwierząt. Dzień dobry, cześć, witaj. Zabrzmiało to trochę jak na gali bokserskiej. No ostatnio była taka gala charytatywna, w której brałem udział faktycznie. Biłem się dla dzieciaków, przegrałem na punkty, ale było warto. Czasem warto nawet obić, dać się obić, żeby tym dzieciakom pomóc. Często bierzesz udział w akcjach charytatywnych. Tutaj nie tylko mam pytanie odnośnie akcji dla dzieci, ale też w kontekście dzisiejszej gali dla zwierząt. Jest to teoretycznie jako Telewizja Warszawa bardzo wspieramy też różne gale charytatywne, więc to już można nazwać pewną pomocą. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, ja sam jako singiel stwierdziłem, nie będę sam za... Będę chciał mieć kotka i faktycznie nie kupiłem, nie wynalazłem skądś, adoptowałem tego kotka. Ten kotek miał być uśpiony, wziąłem go ze schroniska. To młody kot, starszy? Ja go wziąłem, był taki malutki, że się mieścił w szklance, malutki był. Był chory na jedno oko, natomiast teraz już jest większy, już ma ponad rok czasu. W ogóle ma na imię Filemon, chociaż już Filemonka, bo teoretycznie wziąłem go jako samca, a okazało się po pewnym czasie, że to jest jednak kotka. No więc jest... Cóż za niespodzianka. Tak, z Filemona stała się Filemonka. Ale ma się dobrze i bardzo kocham, jest to taki mój przyjaciel. No. Ale lubicie się dalej, mieszkacie i wszystko będzie dobrze. Tak, no i będziemy ze sobą do końca. Bo to jest jednak... Posłuchajcie... No właśnie, zaapelujmy, bo teraz jest okres przedwakacyjny. Mhm. To, co się dzieje, oddam za darmo. To każdy informuje, tak? Ale są osoby, które wyrzucają zwierzęta przed wakacjami. Wiesz co, faktycznie, masz rację, tak jest co roku, przed wakacjami bardzo dużo osób wyrzuca te zwierzęta. Posłuchajcie, to nie są rzeczy, to jest istota, która też gdzieś tam czuje i nie można wziąć kotka, zwierzęcia i nagle wyrzucić, bo nam nie pasuje, bo go nie przyjmą do hotelu, bo nam nie pasuje w planach wakacyjnych. Bierzmy, kochajmy te zwierzęta, bo to są... Ludzie zawsze mogą zawieść, ale wydaje mi się z doświadczenia, że jednak to zwierzątko, ono kocha tym serduszkiem i ono nigdy ci nie zawiedzie. To jest takie moje przeżycie i tak mi się wydaje. Nie wiem, no właśnie, bo zwierzę nie analizuje tego, co ma zrobić w swoim życiu, tego, co robi. Ono myśli, oczywiście, ale nie analizuje. Ono kocha bezgranicznie te osoby, tych współtowarzyszy swojego domu, tak? Czy inne zwierzęta, czy ludzi, z którymi mieszka. Tak mi się wydaje, że to jest bezwarunkowa taka miłość. A jak to zwierzątko cię pokocha, bo nie mówimy tutaj teraz o kotku, piesku, czy innym zwierzęciu, ogólnie zwierzęta, one jednak bezwarunkowo, jeżeli już cię pokocha, to bezwarunkowo. Jeżeli jesteś dobrym jego panem, właścicielem, zwał jak zwał, przyjacielem. Opiekunem. Opiekunem, to on cię jednak kocha. Także nie wyrzucajmy zwierząt, a jeżeli mamy sobie kupić tylko dlatego, żeby zrobić sobie fajne zdjęcie, żeby pokazać, że mamy rasowego psa czy kota, a nie musimy tego robić, to adoptujmy te zwierzątka, bo warto. Daniel Wrocławek, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.